Dobrze weszliśmy w mecz, pierwszy raz od trzech spotkań tak naprawdę zaskoczyliśmy, dobrze przygotowaliśmy zespół, wykonaliśmy swoją pracę od wczoraj, także chłopcy dali maksimum swojego serducha, charakteru w tym meczu. Trzymaliśmy przede wszystkim kontrolę tego, co robimy na boisku, plus dołożyliśmy trochę taktyki w defensywie i wyeliminowaliśmy te najmocniejsze strony kotwicy w dzisiejszym spotkaniu. Było 2-1, wiedzieliśmy, o co gramy, chłopaki zmotywowali się na dzisiejsze spotkanie, no i wygraliśmy. Mecz ostatniej szansy dla nas, więc musieliśmy wyłożyć wszystko, co mamy. Na szczęście się udało, jedziemy na piąty mecz. Piąty mecz to już jest loteria, no, dyspozycja dnia. Seria się przedłużyła, mamy 2-2, tego chcieliśmy. Wyrwaliśmy tam jedno zwycięstwo w Kołobrzegu, dlaczego nie pokusić się o kolejne? Także cieszymy się bardzo i jedziemy teraz na piąty mecz. I tam mam nadzieję, że teraz Kotwica będzie czuła presję przed swoją publicznością. Także nie jesteśmy na straconej pozycji. Jechaliśmy tam na pierwszy mecz też, wszyscy nas skazywali na pożarcie, a wygraliśmy. No nie będziemy też podchodzić nonszalancko do tego spotkania, bo wiemy, że tam w tym zespole są naprawdę ludzie, którzy już wiele widzieli i to są zawodnicy naprawdę bardzo dobrzy. Grali już w finale ligi, grali w ekstraklasie, także presja nie jest im obca i jeszcze przed swoją publicznością, która na pewno będzie ich niosła, ale chcemy zrobić tak na pewno, żeby też ten doping ich troszeczkę, żeby te ręce im drżały przy takich decydujących rzutach. Co się stanie w środę, nie wiem, ale na pewno warto ten mecz śledzić i oglądać, bo to będą naprawdę ekscytujące pojedynki.